Cześć, witam was wszystkich na naszym kanale. Cześć Darku. Cześć. Temat z wczoraj w zasadzie. Województwo Świętokrzyskie, sejmik wojewódzki. Bo wmawia się bezpartyjnym, że to jest ukryta przybudówka PiS-u. A tymczasem w Świętokrzyskim co się wydarzyło? Powiedz, jak ty to widzisz? To może zanim o Świętokrzyskim, to się odniosę do tej przybudówki PiS-u. To jest oczywiście strategia partii opozycyjnych do Prawa i Sprawiedliwości. Tylko chyba z racji tego, że w jednym z województw faktycznie mamy koalicję. W zasadzie, kto nie z nami, to przeciwko nam. Tak, ale z drugiej strony, jak rozmawialiśmy, prawda, o pakcie senackim, to nie widzieli takiej możliwości, żebyśmy uczestniczyli w podziale tych miejsc biorących, jeśli chodzi o wybór senatorów. Czyli jedna lista, ale tylko nasi. Dokładnie tak. No to jest ograniczenie demokracji, prawda? Tylko my mamy rację, prawda? Tylko nasi się liczą, tylko my jesteśmy demokratami, a to jest nieprawda, bo bezpartyjni to są demokratami, są za Unią Europejską i możemy ten temat debatować merytorycznie ale bardzo długo. Ale przez to, że są bezpartyjni, tak denerwują tych partyjnych. Czy bezpartyjni oczywiście są zagrożeniem, to ja zawsze postrzegałem. Mamy kilka cech, które partie denerwują, nawet takich, że my nie reagujemy na telefony, które wydzwaniają z centrali, prawda, i nie robimy tego, co się chce, odgórnie partyjnie. My bardzo dużo dyskutujemy na ten temat, jakie decyzje mamy podejmować, czy w lewo, czy w prawo, a to jest w partii nie do zaakceptowania. A to jest nasza cecha, moim zdaniem nasze DNA w ogóle bezpartyjnych samorządowców, że my zanim podejmiemy decyzję, to przeprowadzamy nasze wewnętrzne konsultacje. Ale odniosę się... No w partii nie do pomyślenia, bo tam wódz zawsze ma... No właśnie, tam wódz ma zawsze rację, ale to u nas tak to nie wygląda i całe szczęście, i dlatego nie należy do żadnej z tych partii, tylko do bezpartyjnych samorządowców. Ale powróćmy do tematu tej całej strategii. No, zarówno Platforma Obywatelska, ale nawet inne ruchy samorządowe, które na przykład są reprezentowane przez prezydenta Karnowskiego z Sopotu, od samego początku atakowały nas, próbując zepchnąć nas właśnie w tą orbitę działania Prawa i Sprawiedliwości. A to nie jest tak, dlatego że z jednej strony w Czterniku Dolnośląskim mamy koalicję faktycznie z Prawem i Sprawiedliwością. Ale od początku nie było takiej koalicji. W jakim sensie od początku nie było? No, bo tam były przecież te zmiany koalicyjne, to się akurat wszystko... Nie, akurat w Dolnym Śląsku po wyborach zawarto od razu koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Tam marszałek Cezary Przybylski jest wybrany z bezpartyjnych samorządowców, ale od samego początku tam była koalicja. Natomiast w Lubuskim nasi bezpartyjni samorządowcy uczestniczą w koalicji razem z Platformą Obywatelską. O a teraz się jakoś nie wspomina. No Karnowskiemu to niewygodnie, żeby no o tym wspominać. Prezydent Jaszkowiak też nie wspomina o tym, dlatego że niewygodne jest to do teorii, które głoszą media mainstreamowe, prawda, że bezpartyjni samorządowcy to jednak jakaś taka frakcja, ukryta opcja PiS-u. Błagam, naprawdę nie, mentalnie nie jestem przywiązany do żadnej partii, ani do Platformy, ani do PiS-u, nie czuję się ukrytą opcją kogokolwiek. Działam w bezpartyjnych samorządowcach i tak to należy traktować. Jesteśmy oddzielnym tworem, oddzielnym bytem. My nie mówimy po wyborach, z kim na przykład zawrzemy koalicję, jeżeli uda nam się wejść do Sejmu i mieć decydujący głos. Będzie to wypadkowa, moim zdaniem, możliwości realizowania naszego programu. Ale przejdźmy do tego sejmiku Świętokrzyskiego, no bo tam się faktycznie wczoraj zadziało. Ja jestem ciekaw, co na to Karnowski i prezydent Jaszkowiak. Albo co prezydent Trzaskowski. No właśnie nic nie mówią. Nic tak nie mówią, zapomnieli, odjęły im języki. Nie mają teorii żadnej na ten temat, tak. Bo podejrzewam, że gdyby była koalicja bezpartyjnych nowa z PiS-em gdziekolwiek, to by w mediach grzały, że o, wiadomo, bezpartyjni jak zwykle, wiadomo, musieli z PiS-em. Ale tym razem jest inaczej. A co się wydarzyło, proszę Państwa, bo musimy o tym w końcu powiedzieć, tak? W sejmiku świętokrzyskim odwołano przewodniczącego sejmiku z reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość i powołano przewodniczącego z PSL-u, a zrobiono to razem z klubem bezpartyjnych samorządowców, który właśnie powstał na wczorajszej sesji sejmiku. Mamy tam trzech radnych. Poszerzyliśmy nasze wpływy, kolejne województwo, w którym mamy przedstawicieli w bardzo ważnej jak gdyby jednostce samorządu terytorialnego, która zarządza de facto województwem, czyli mówimy tutaj o sejmiku województwa świętokrzyskiego. Czyli można powiedzieć, że tam gdzie powstają bezpartyjni, to PiS traci władzę. Chyba tak daleko bym się nie posunął, Rafał, w takich komentarzach, dlatego że... No, się tak trochę tutaj... A właśnie... ja chyba nie, ja bym to jednak wyważał, tak? My jesteśmy po środku. Staramy się realizować dobre projekty. Naszym hasłem z poprzedniej konwencji jest jednak normalna Polska i ja uważam, że to jest hasło, które do każdego Polaka dociera, że my chcemy żyć w normalnym po prostu kraju. Jeżeli projekty są dobre, to popieramy tych, którzy je po prostu zgłaszają. I obojętnie, czy to jest lewica, prawica, centrum, prawda, czy koalicja obywatelska. To nie ma znaczenia, po prostu róbmy dobre rzeczy. I... A partyjność zabija właśnie taką debatę nad sensem, nie? Bo tak naprawdę jest nasze albo złe. No,
Ja powiem tak, ja jak obserwuję zmiany w samorządzie przez lata już w tej chwili, no to tą demokrację parlamentarną, ale nie tylko, już nawet samorządową, szczególnie w dużych miastach, gdzie rządzą ugrupowania polityczne z tej wierchuszki, czyli Platforma lub PiS, Prawa lub Lewica, sprowadzono do tego, że jedna osoba decyduje, w jaki sposób głosuje się poszczególne projekty uchwał czy ustaw. I powiem tak, to się odbywa za pomocą kciuka. Ta jedna osoba pokazuje albo tak, albo tak, i cała reszta podnosi ręce. Czyli więc o jakiej demokracji rozmawiamy? Dokładnie tak. Mamy hegemonów, którzy tą politykę prowadzą, a reszta jest tłem, która po prostu musi podnosić ręce. Dlaczego musi podnosić te ręce? Dlatego, żeby znowu znaleźć się na listach wyborczych po to, żeby mogli powtórzyć swoje mandaty. A bo wiadomo, że... I często nie wiedzą w zasadzie, za czym oni głosują. Bo potem jak są wywiady z tymi posłami, to bardzo często oni są trochę nie do końca w temacie. Albo się orientują, że nie do końca zagłosowali, jak było trzeba, bo nie zauważyli znaku. Rafał, to się zdarza, ale bardziej moim zdaniem zdarza się to, że nie wiedzą, pod jakim na przykład projektem ustawy złożyli podpis. Bo mają te szymelki już, prawda, z podpisami. Wiadomo, że klub wtedy składa, a to uważam, jest, powinno być karygodne w ogóle. Tak? Ja wiem, że to przyspiesza proces jak gdyby ustawodawczy, tylko chyba nie o to chodzi. Prawda? Chodzi o to, żeby podejmować dobre prawo i sposób świadomy. Niestety partie to zabijają i dlatego, że walczą o różne wpływy. To wiadomo, że są władza, pieniądze, pewne inne profity i trudno jest... Stanowiska spółka Skarbu Państwa, OHAPy ostatnio przecież, prawda, poruszane bardzo mocno, prawda, zajęte również przez osoby z PiS-u. W związku z powyższym ciężko się oderwać od tego tak zwanego koryta, po prostu. W związku z czym te osoby będą w ten sposób działały, dlatego że ciągle liczą, że władza ta, która decyduje o miejscach na liście, zadba o to, tak że one z powrotem będą. I to jest tego przykład. A my, nie, a my bezpartyjni sami sobie wykuwamy miejsca na tych listach wyborczych. Nas jest po prostu mniej, ale moim zdaniem jakościowo chyba jesteśmy sprawniejsi i merytoryczniejsi po prostu. Ale dzięki bo u nas tak naprawdę się rzeczywiście dyskutuje. Dyskutuje no się. No bo nie można powiedzieć, że jesteśmy o poglądach bardziej prawicowych, bardziej lewicowych, bo mamy i takie osoby i siłą chyba największą jest to, że się na końcu jakiś konsensus wypracuje. Ja uważam, że my jesteśmy w ogóle osoby, proszę tak powiem, crossowe bardzo, czyli czerpiemy z jednych, czerpiemy z drugich, mamy swoje pomysły, ale liczy się dobry projekt, po prostu. Dla mnie kwestia demokracji w Polsce jest bardzo ważna, tak? PiS-owi zarzuca się, że są antydemokratyczni, ale z kolei, jeżeli popatrzymy na Radę Warszawy i na to, jak w jaki sposób Platforma Obywatelska działa, to jest ten sam typ działania, tylko inna skala na innym podwórku. W związku z powyższym ja mam w ogóle takie wrażenie, że jeżeli ktoś wychodzi, krzyczy konstytucja, prawda? No to w tym wypadku to jest trochę jednak schizofreniczne w tym wykonaniu, wtedy kiedy też nie szanuje się praw, prawda, samorządowych, obojętnie, które to ugrupowanie nie jest. A jednak powinno być tak, że w państwie demokratycznym są przestrzegane prawa obywatelskie, są przestrzegane prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych, prawa etnicznych, prawo do sądu. I nie takiego sądu, który się wykonuje na zasadzie telefonu, bo podpadłeś, Rafał, komuś, prawda, i został wykonany telefon, prawda, do prokuratury czy do sądu i mówią, tego pana trzeba skazać. To jest bardzo groźne, dlatego że mogą ci skazać na więzienie, ale równie dobrze mogą państwa ograbić w pewien sposób z majątku waszego prywatnego w postępowaniach na przykład cywilnych czy nawet administracyjnych, tak? Czyli co? To teraz można powiedzieć, że sejmik kielecki, świętokrzyski w zasadzie, ma szansę na lepsze uchwały, że tam się troszkę to wszystko poprawi? Nie wiem. Nie prognozowałbym w ten sposób, dlatego że nie znamy jeszcze całego tego grandu dokonanej zmiany. Nie znamy też jeszcze, jakie zostały zawarte tam porozumienia programowe do realizacji przestrzeni. Bo tam niektórzy już szukali potencjału na wymianę marszałka. Słyszałem o tym, że szuka się tego potencjału, tylko należy przypomnieć, prawda, że marszałka odwołuje się większością kwalifikowaną, co nie jest proste. Raspowany marszałek, prawda, no praktycznie ma taką sytuację, że powinien zawsze dokończyć kadencję. Tak jest skonstruowane prawo. Moim zdaniem chyba dobrze, dlatego że potrzeba takiej stabilności w samorządach. Zwłaszcza, że za rok mamy wybory. No właśnie, za rok mamy wybory. Nawet już za niecały. Dokładnie tak, ale na pewno trzeba postrzegać zmianę w Świętokrzyskim jako, przynajmniej dla bezpartyjnych,
bardzo ważną, istotną zmianę. Właśnie ona zadaje kłam temu, o czym mówiliśmy, prawda, że bezpartyjni są przystawką PiS-u, ale z drugiej strony też pokazuje, że działania, tu szczególnie osób z Dolnego Śląska trzeba podkreślić, no bo oni są kreatorami pewnego politycznego rozwoju naszej organizacji, ale nie tylko, bo Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jak najbardziej też, tak? Czy na przykład Lubuskie. To pokazuje, że działanie step by step, krok po kroku, daje efekty. Widzisz sam, że coraz to nowe osoby do nas przyłączają się. Mamy naprawdę... Dużo kobiet. Dużo, bardzo dużo kobiet. Na ostatniej konwencji, proszę Państwa, ponad połowę sali to były kobiety. Kobiety również zabierały głos, prawda? Miały swoje wystąpienia. W ogóle 98% Polaków są to bezpartyjni. W związku z powyższym chyba system prawny narzuca nam w ten sposób, że musimy postrzegać poprzez działalność publiczną, poprzez partie polityczne. Robert Raczyński, prezydent, podkreślał to, że w Wielkiej Brytanii trzeba kilkanaście podpisów zebrać, żeby móc startować do ichniejszego parlamentu. No a u nas w Polsce my musimy na każdą listę w okręgu zebrać 5000 dobrych, prawidłowo zebranych podpisów. Proszę Państwa, to pokazuje, że ponad 100 tysięcy podpisów trzeba zebrać, żeby mieć komitet ogólnopolski. I to jest aberracja dla systemu demokratycznego. Partie polityczne po prostu już uwłaszczyły się na tym systemie właśnie demokratycznego parlamentaryzmu, w cudzysłowie to trochę mówię, dlatego że problemem jest to, że inni, ci nowi, mają problem z wejściem do polityki. A jednak moim zdaniem... Może nie chcą dzielić się subwencjami. To na pewno też. No, subwencje są istotnym elementem, bo dają żyć potem partii i robić kolejne wybory, samorządowe na przykład. Tak? My jesteśmy na dużo gorszej pozycji, dlatego że my nie mamy subwencji z państwa, w związku z czym nas wybory kosztują. Ty za te wybory zapłacisz, ja za te wybory zapłacę, a państwo zapłacą za wybory partyjne, bo oni mają te subwencje i przeznaczają te środki na stałe. My i tak płacimy podwójnie. My płacimy podwójnie, za swoje, jeszcze za nich. Ale dokładnie tak, my płacimy podwójnie. Zupełna niesprawiedliwość, tak? Moim zdaniem w ogóle bezpartyjni samorządowcy, kosząc hasło Normalna Polska, też idą z takim programem i będą się z takim programem, żeby rozluźnić te możliwości wejścia do polityki. To nie może być tak, prawda, że kariera polityczna może się odbywać w ten sposób, że najpierw musi wstąpić do młodzieżówki partyjnej, potem tam odczapkować, jak to się mówi, albo ponosić teczkę, tak, za kimś. Jak jesteś nawet może niezdolny, tylko lojalny, trochę pracowity i uległy wobec swoich jak gdyby bossów, no to wtedy masz szansę przeskakiwać w kolejnych szczeblach. Stawiam się na listę. Ale jak się znajdzie bardziej... Jeszcze nie wiesz, w jakim okręgu. Ale jak się bardziej lojalny znajdzie, to cię wygryzie z tej listy. Kto inny na tą listę wejdzie? No i to jest, niestety, to są te blokady wtedy właśnie tego systemu. To obserwują państwo praktycznie przy każdych wyborach, jak to nagle się okazuje, że jedna partia już jest niedobra, druga się staje lepsza i zapominamy na przykład, prawda, o grzechach tych partii politycznych. No właśnie to jest pewien problem, że my Polacy mamy krótką pamięć polityczną, że ci, co rządzą, no nagle są źli i nie odnoszę się do obecnej sytuacji politycznej, mówię ogólnie, a ci, co rządzili kiedyś, to już nagle są dobrze, prawda, zapominamy, bo nie rządzą już, tak? Ale proszę Państwa, to są ci sami ludzie, którzy przyjdą do władzy. I nagle mają mnóstwo pomysłów na naprawienie Polski. A kiedy rządzili wcześniej, to tego nie robili. Nie mieli. Tego nie robili. Dlatego mój postulat jest taki, dajcie szansę po prostu nowym osobom, nowym ugrupowaniom. Nie bójcie się, że stracicie głos. Bo jeśli w ten sposób będziemy myśleć, to nigdy nie dojdzie do żadnego przełomu i do wprowadzenia nowych, młodych, skutecznych ludzi, prężnych, którzy mają głowę na karku, którzy mają umiejętności, wiedzę, ale tylko dzięki młodym ludziom mamy szansę rozwijać ten nasz kraj. Po prostu powinna być zmiana pokoleniowa w polityce. W ogóle jestem zwolennikiem dwukadencyjności i nie tylko w samorządach, ale również i w parlamencie i w senacie. Powinna być naturalna rotacja. Ludzie, którzy się osadzają w jednym miejscu przez x lat, prawda? Czasami są 20 lat, prawda? Oni są oderwani od rzeczywistości, oni nie znają problemów. No, najsłynniejszy zawodowy poseł ewidentnie jest oderwany od rzeczywistości. Ja bym to tak nie określił, dlatego że nie lubię bagatelizować osób działających w polityce czy konkurencji. Trzeba wziąć pod uwagę, że w tej chwili w Polsce mamy dwóch bardzo dobrych polityków, którzy udowodnili swoją sprawność, skuteczność i skuteczność myślenia taktycznego. Mówię tutaj o Donaldzie Tusku i Jarosławie Kaczyńskim. Tak, to są rywale godni siebie. Ale trochę jeden istnieje dzięki drugiemu. No,
No właśnie, bo oni się napędzają wzajemnie. Można powiedzieć, że te dwie partie po to polaryzują scenę polityczną, tak? Żeby ci właśnie inni nie mogli zaistnieć. To zobaczcie Państwo, w jaki sposób na naszych oczach znika PSL z Hołownią, tak? No, są kanibalizowani przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską. To jest celowe działanie, tak? I tutaj trzeba oddać skuteczność Donaldowi Tuskowi, tak? On to robi po prostu. Zresztą ma taką trochę ksywę, prawda, killer, to pamiętamy, że po drodze no, w polityce nie miał sentymentów, ale jest skuteczny, tak? To trzeba podkreślić. No, polityka jest trochę niestety brudną grą. Kopie się po kostkach, kopie się pod stołem, bo liczy się efekt końcowy, tak, czyli dojście do władzy. Chociaż to jest problemem, że nie myśli się po drodze o tym, co się obiecało, co się ma zrobić i potem jak się do tej władzy dojdzie, jak się pracuje. A moim zdaniem, jeżeli pokazujemy program, pokazujemy punkty do zrobienia i je odhaczymy, to moim zdaniem wyborcy to docenią i zagłosują ponownie. A potem się niestety zaczynają układanki. Taki człowiek, który jest tam premierem czy ministrem, prawda, nagle okazuje już politycznie zaczyna działać. I program to już w ogóle idzie do lamusa. Zresztą w ogóle politycy mówią... sprzed poprzednich wyborów. Politycy mówią, kto czyta program. Błąd. Proszę Państwa, czytajmy programy, zbierajmy te ulotki, zbierajmy te gazetki, popatrzmy na kandydatów. Ale weryfikujmy wykonanie tych programów. Zdecydowanie tak. Obiecywać można wszystko, ale przy okazji następnej kampanii najczęściej się już nie wspomina o tym, co się z poprzedniego programu zrealizowało, bo z reguły z tą realizacją jest bardzo słabo. Ja mogę powiedzieć o naszym komitecie lokalnym bardzo, który działa na Pradze Północ, kocham Pragę. Naszym podstawowym zadaniem, i to robimy regularnie, my przedstawiamy program wyborczy, a na koniec kadencji pokazujemy, co z tego programu udało nam się zrobić. Jak się coś nie udało zrobić, to tłumaczymy, dlaczego się nie udało zrobić. Czasami są to czynniki obiektywne, zewnętrzne, czasami nie daliśmy rady, tak? Bo jesteśmy tylko ludźmi, organizacją, wiadomo, że 100% się nie da zrobić po prostu. A jej nie ma. Na przykład, ale 100% ciężko zrobić z programu, tak? Natomiast nasi wyborcy na terenie Pragi Północ, którzy głosują na Kocham Pragę, głosują na nas dlatego, że my pokazujemy, co nam się udało zrobić. My w tej chwili mogę o tym powiedzieć, budujemy halę sportową przy szkole podstawowej, którą przez 25 lat obiecywano, że się wybuduje, nikt tego nie robił, a my w tej chwili to robimy, tak? Budujemy budynek komunalny na 72 mieszkania i to są inwestycje, które robi małe stowarzyszenie, Kocham Pragę, ale bardzo sprawne i skuteczne. I my byśmy chcieli to właśnie przenieść na szczebel rządowy, parlamentarny, bo wiemy, jak skutecznie działać. I mam nadzieję właśnie, że Świętokrzyskim, ten nasz nowy klub bezpartyjnych samorządowców, z otoczeniem całym, bo tam kilka osób jest jeszcze, które pracowały na ten sukces, że w tej chwili ten klub funkcjonuje. Pozdrawiamy Kamila przy okazji i gratulujemy, że ten klub powstał. Mam nadzieję, że w ten sposób właśnie będzie działać. Projektowo, dla dobra regionu, dla dobra bezpartyjnych samorządowców, po to, żeby pokazywać naszą skuteczność, merytoryczność i odpowiedzialność za to, co robimy. I niezależnie z kim będziemy współpracować niezależnie. Na kampanii takiej politycznej, czyli nazywanie nas, że my jesteśmy przybudówką kogokolwiek, widać, jakie było gołosłowne w tym przypadku. Zdecydowanie tak. I jeszcze jedną rzecz podkreślę, że ja osobiście funkcjonowałem w koalicji i z PiS-em, i z Platformą, teraz znowu z PiS-em. Natomiast nie może być, że jesteśmy chorągiewkami. Po prostu budujemy większość wokół naszego programu, bo to nas wyborcy, nas, tych właśnie bezpartyjnych samorządowców z komitetów lokalnych rozliczają za działanie i za skuteczność. Duże partie polityczne w samorządzie, one dostają głosy za swój brand. My musimy na swoje głosy ciężko zapracować. Niejednokrotnie, dziesięciokrotnie bardziej ciężko niż partie polityczne. Czyli tutaj clue to jest tak naprawdę skuteczność, a nie takie emocjonalne... Skuteczność i normalność działania. Ja podkreślę nasze hasło normalna Polska. Proszę Państwa, normalna Polska powinna się do Państwa, do głowy przebić bardzo mocno. Zapamiętajcie to hasło. Normalna Polska to jest sukces dla Was, szczęście dla Was i normalne życie. Nikt Wam nie będzie się wpierniczać, co robicie w przedsiębiorstwie, w życiu prywatnym. My będziemy starać się w taki sposób budować prawo, żeby pomagało Wam funkcjonować w tym naszym państwie, a nie przeszkadzało. Tak, w związku z tym zachęcamy Was wszystkich, żebyście więcej naszych mediów oglądali i oczywiście oddawali głos na naszych kandydatów na nadchodzących wyborach. Tak jest, zapraszamy.